Na razie tych, którzy są z nami na Click Meetingu, a ja już przerzucam, tak jak zawsze, transmisję na Facebooka, bo tam też to dla tych leniwych tak naprawdę ja muszę dodać. Osobiście nie wiem, jak wy, powtarzam to za każdym razem chyba, że ja wolę brać udział w webinarach, szkoleniach na właśnie platformach, nie na Facebooku, bo tak na Facebooku to niby jesteś, ale coś przez przypadek klikniesz i się rozłączysz. I tak to właśnie jest. A tutaj słuchajcie, jesteśmy, mamy od razu interakcję, integrację razem i możemy działać. Dzisiaj wielki powrót Asi, prawie zza światów, słuchajcie. Właśnie rozmawialiśmy. Niemalże, mogło tak być, że niemal tak, zza światów. Rozmawialiśmy właśnie z Asią, bo Asia już jest z tych osób, które się zaszczepiły właśnie w weekend i pierwsze, słuchajcie, co zacząłem od Asi, jak napisałem przed webinarem do niej, to czy żyje? Tak, żyje. Więc, żyje, wszystko jest w porządku, nic jej nie jest, tak więc per aspera ad astra, jak to mawiałem po łacinie. O, jak pięknie, pięknie, przez trudy do gwiazd. U mnie te trudy były dość niewielkie, bo tak naprawdę to, jak już wspominałam wcześniej, boli mnie tylko troszkę ręka. Ale nic więcej, także wiecie, jest nieźle naprawdę. Ja chciałem do tych gwiazd właśnie tak nawiązuję, ponieważ dzisiaj taki fajny temat, z reguły VR-ami i innymi rzeczami zajmuje się nasz prelegent, czyli Łukasz Gierek, który notabene za tydzień, jak ja sobie tak łączę te kropki, za tydzień Łukasz razem ze mną poprowadzi w Dzień Kobiet, słuchajcie, specjalny webinar, będzie o takim męskim temacie, czyli o druku 3D, zapraszam już dzisiaj, bo w ogóle przewidzieliśmy konkurs z nagrodami, a czy nagrody mamy, jeszcze musimy konkurs wymyślić, ale znając Łukasza będzie pytanie na przykład, gdzie się podziały pieniądze z komunii i poprawna odpowiedź oczywiście wygrywa. Natomiast VR, temat bliski Łukaszowi, ale nie tylko. I bardzo się cieszę, że w sumie taki temat jest jak rozszerzona rzeczywistość na polskim. Chętnie posłucham cię, jak ty to wszystko wykorzystujesz, bo na przykład w Wielkiej Brytanii, nie wiem Asia, czy wiesz, VR jest czymś już takim w miarę normalnym. Tak? Jest nawet coś, co nazywa Class VR, czyli firma, która notabene dostarcza technologię do szkół. Nie trzeba mieć telefonów i nic innego, tylko dostaje się już gotowe oprogramowanie, gotowy sprzęt, a także w sumie cały kurikulum. I można na tym bazować i sobie robić. U nas VR jeszcze tak troszeczkę raczkuje, prawda? Na 1-3 gdzieś coś popatrzymy, coś zobaczymy, ale tak, żeby w klasach starszych, to niekoniecznie, a szczególnie w dobie pandemii, taka wycieczka na przykład z klasą VR-owa, gdzie wszyscy podłączamy się pod jedno experience, na przykład zrobione wycieczka w Google'ach czy czymś innym, prawda, mogłoby być czymś ciekawym. Wiesz co, nie pomyślałam o tych wycieczkach Google, rzeczywiście, to znaczy pomyślałam o nich, ale w zupełnie innym kontekście i w ogóle to jest świetny pomysł, żeby się tak googlowo wybrać, bo przecież Street View doskonale sobie radzą i naprawdę całkiem można fajne rzeczy robić. O tym myślałam kiedyś w ramach projektu eTwinning, żeby zrobić takie właśnie szeptane opowieści miast i jakieś ciekawostki właśnie połączyć to z mapami Google, ale dzisiaj akurat nie chciałam o tym opowiadać. No i mam inne. I nie będziemy. Ja chciałem tylko wykorzystać, tak, a tam mała Asia z tyłu jest, bo wiecie, jak to jest tak, z edukacją domową. Ja chciałem tylko zaznaczyć, jako ten, który jest gadżeciarzem i jest od sprzętu tak naprawdę. Wielu VR kojarzy się z dość drogą technologią. I rzeczywiście Łukasz, jakby był, to by pokazał nam tu Oculusach czy chociażby HTC. Tak więc. O, dziękujemy, tak, dziękuję Renata, tutaj bardzo ciekawy tekst na czacie. Natomiast właśnie chciałem powiedzieć, że ja osobiście, jak realizuję jakiekolwiek zajęcia z VR-em dla tych młodszych czy starszych, słuchajcie, używam takiego prostego urządzenia, jakim są okulary do wsadzania telefonu, tak? Takie proste VR-owe. Są też takie z tektury, no to będę kiedyś sprzedawane po 10 zł. Te moje akurat otrzymałem, będąc w Wielkiej Brytanii, w Londynie, na targach i właśnie od klas VR-a. I są naprawdę dość niezłe. Do tego oczywiście to, co ma każdy smartfon, kilka aplikacji i możemy realizować już taką lekcję, notabene w technice BOD, tak? Czyli Bring Your Own Device z naszymi właśnie uczniami. I przy edukacji zdalnej szczególnie jest to całkiem niezły pomysł, Asia, żeby właśnie tak kiedyś z uczniami się umówić i wspólnie coś zrobić, tak? I być nawet w jednym miejscu. Na przykład spotkać się, ciekać Minecrafta można
pod VR-a podpiąć. To trzeba by było Jacka Suligę zapytać. Wiesz, on jest jakby gdzieś tam chyba w tym momencie mistrzem moim minecraftowym. Nie wiem, czy znasz Jacka. Tak, oczywiście, że tak. I też z Łodzi. Też, no raczej. Patriotyzm lokalny, więc się wspieramy wzajemnie. Dokładnie. No dobra, słuchajcie, ja tylko dodam tak, że certyfikat będzie oczywiście na koniec, nagranie też również będzie na koniec, a ja jestem z wami na czacie i zostawiam. A jak ktoś nie ma FB, jeszcze jest pytanie, w sensie Facebooka, to co? Nie wiemy, czego dotyczy pytanie związane z Facebookiem. A, dobra, już wiem, grupy. Gapaja. Już dzisiaj mówiłam Sylwestrowi, że jestem nieco gapą. Odzwyczaiłam się. Rzeczywiście, powrót za świat. Dobra, bo Wojtek rozkręca tutaj temat i zaprasza na Facebooka. To rzeczywiście, aha, i w podręczniku w rozkładzie klasy siódmej do WSIP-u. Proszę bardzo, Renata, dziękuję. Jakich tu mądrych rzeczy można się nauczyć. Ja sobie sprawdzam grupę Wojtka w międzyczasie i będziemy tam też zaglądać. Jak ktoś nie ma Facebooka, to rzeczywiście teraz jak żyć bez Facebooka, nie? Ale coraz więcej osób rezygnuje. Tak więc... Coraz więcej osób rezygnuje, ale też mam wrażenie, że jest to jednak źródłem naszej komunikacji. Oczywiście, szczególnie mimo wszystko, nie wiem jak u ciebie, ale u nas w Polsce to ten Facebook i szczególnie Facebook nauczycielski jest bardzo rozwinięty. Gdyby nie Facebook, nie moglibyśmy oglądać tylu wspaniałych prelegentów, bo byśmy po prostu nawet o tym nie wiedzieli, tak? My co prawda nadajemy na Click Meeting, ale wielu osób, tak jak na przykład Dawid Łasiński, którego serdecznie pozdrawiamy, tak? Oktawia. Dokładnie i inni, Agnieszka, wszyscy oni robią live'y na Facebooku, więc rzeczywiście to tak jest, prawda? Ale dobra, słuchajcie, jeszcze nie ma Facebooka w VR-ach, ale może kiedyś, niebawem. Dobra, ja znikam, zostawiam was z Asią. Ja mam nadzieję, że jeszcze potrafię tutaj robić rozmaite rzeczy, że na przykład prezentację sobie włączę, a nieoczekiwanie się stanie, że ja nie mam prezentacji. Spokojnie, będzie dobrze, tak więc rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie, a także obejść. Mam nadzieję, że jesteście ze mną, że widzicie to co ja, że prezentacja jest z nami. Słuchajcie, rzeczywiście dwa słowa wyjaśnienia. Dzisiaj na webinarze będzie nam towarzyszyć moje młodsze dziecko, tadam, znane wielu osobom z zdalnego nauczania marcowego, ponieważ bardzo aktywnie razem ze mną pokazywała się na rozmaitych live'ach i wydarzeniach, które miałam okazję prowadzić. Potem trochę musiałyśmy odpocząć. A gdyby nieoczekiwanie spadło mi coś na głowę, albo gdybym zaczęła krzyczeć znakiem, że mój kot 5-miesięczny postanowił się uaktywnić, w związku z czym, no właśnie, będzie jakieś dziwne rzeczy robił. Ale to nie należy do rzeczywistości. Przepraszam, teraz nie mogę. Teraz proszę już słuchaj. Nie matki, tylko z audiobooka. Teraz przejdźmy już do tego, co możemy zaproponować naszym uczniom na zajęciach, tak naprawdę nie tylko z języka polskiego. Co prawda, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem polonistką, w związku z tym ten typ zajęć jest mi najbliższy, ale te pomysły, które dzisiaj wam zaprezentuję, myślę, że można swobodnie wykorzystać również na innych lekcjach. Po co nam w ogóle rozszerzona rzeczywistość, po co wychodzenie poza kartkę, po co całe to zamieszanie? Myślę sobie, że nawet gdyby nie było zdalnego nauczania, to czas po prostu ruszyć z miejsca. Nasi uczniowie to już nie są te dzieci, które przychodziły do szkoły jeszcze 10-15 lat temu, które tak naprawdę nie wszystkie miały smartfona w plecaku, które nie do końca były obeznane z technologią. Dziś żyją w świecie, który jest przebodźcowany, to pewnie też, ale który stwarza zupełnie inne możliwości i stawia nam, nauczycielom, ale również dzieciom, zupełnie inne wyzwania. Szkoła tak naprawdę zatrzymała się i pomimo tego, że piszecie o tym, że są elementy jakichś nowoczesnych metod pracy w podręcznikach, to tak naprawdę jest ich bardzo, bardzo niewiele. I w dużej mierze to od nas, nauczycieli, zależy, co zaproponujemy młodym ludziom, w jaki sposób zainteresujemy ich, w jaki sposób będziemy chcieli pokazać, że technologia czy smartfon to nie tylko gry i portale społecznościowe, ale również, a może przede wszystkim, źródło wiedzy, czyżby na przykład źródło wiedzy.
Zatem edukacja na miarę czasu. Wymyśliłam sobie, teraz moje dziecko się tutaj bardzo cieszy, ponieważ było moim królikiem doświadczalnym na potrzeby chwili. To znaczy, oczywiście, myśmy ten pomysł przepracowali z grupą, ale potrzebowałam dzisiaj mieć taką pokolorowaną kartę. Widzicie dwie karty z portalu Quivier. Te karty są darmowe. Jak można z nich skorzystać? Za chwilę pewnie Kornelia wam pokaże, jak to wyglądało. Tak, mamy pokolorowane, za chwilę pokażesz, dobrze? Na razie opowiem. Pomysł na wykorzystanie tych kart jest bardzo prosty z jednej strony, a z drugiej strony bardzo efektowny. Pobieramy takie karty, jak widzicie. Jedna jest kartą po prostu z przestrzenią po środku, z taką kropką. Dot day. Pewnie wielu z was zna. Pewnie wielu z was zna Dzień Kropki. To takie święto kreatywności. Ono odbywa się na początku roku szkolnego, bo we wrześniu. Zostało zapoczątkowane tak naprawdę historią małej Vashti, która twierdziła, że nie potrafi malować, ale nauczyciel plastyki przekonał ją, by postawiła na papierze kropkę. I z tej kropki uczynił ogromne święto, potem powstała galeria, Vashti się przełamała, przestała się bać, poczuła, że może coś zrobić, a później zaczęła namawiać również inne dzieci do tego, by i one spróbowały. Tak naprawdę w święcie kropki chodzi o to, by rozwijać w uczniach kreatywność, by pokazać, że każdy z nich potrafi coś, że tak na dobrą sprawę każdy z nich jest wartościowy, że ta różnorodność jest piękna. I w trakcie tego dnia kropki można stworzyć właśnie takie indywidualne, różnorodne kropki w tej przestrzeni białej. Można narysować, co się chce, tak naprawdę. Zobaczcie, Kornelia tutaj narysowała takiego kota, kolorowała go. Na zdjęciach, na dalszych slajdach prezentacji zobaczycie, co z tym kotem się stało. To jest jeden pomysł. A drugi pomysł dla polonistów, ale również dla tych, którzy pracują z młodszymi dziećmi, no bo kolorowanie to ćwiczenia motoryczne. Nie wiem, jakie są wasze doświadczenia. Moje doświadczenie jest takie, że dzieci niechętnie kolorują i przekłada się to na to, że nawet ci uczniowie, którzy nie mają stwierdzonej dysgrafii, niezbyt ładnie piszą. I oczywiście mam świadomość tego, że niezbyt często w przyszłości będą musieli pisać odręcznie, że właściwie wszystko, co będzie wychodziło spod ich pióra, to chyba nie spod pióra, a spod klawiatury. Niemniej te ćwiczenia są bardzo ważne dla ogólnego rozwoju. Zatem kolorowanie. I zobaczcie, mamy na drugiej karcie kask, mamy buty, gogle, mamy też taki napierśnik, nie wiem właściwie jak to inaczej nazwać. W gruncie rzeczy to jest oprzyrządowanie czy ubranie dla ludzika. Jak to wykorzystać? Wykorzystać to można następująco. Prosimy młodych ludzi o to, żeby pokolorowali zgodnie z własnym pomysłem, życzeniem, fantazją, wszystkie te elementy. Kiedy pobierzemy na telefon aplikację, no właśnie Quivier, okazuje się, że nasze pokolorowane elementy stają się takim ludzikiem. Właśnie to jest ludzik, pokażę wam, pokolorowany komplet przez moją córkę. To nie jest specjalnie starannie pokolorowane i widać to na tym rysunku, gdzie jest mniej wybarwiony ludzik, taki niemal w białym ubranku. Wybrałyśmy chyba nie najlepszy kolor, to znaczy dziecko moje wybrało, bo tutaj pozostała dowolność. I ten kolor niezbyt ciekawie odbija się na samym modelu 3D, ale można go pokolorować i na tym zdjęciu z lewej strony ten czerwony ludzik, to jest taki ludzik, którego pokolorowałyśmy w aplikacji już. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że stworzenie takiego modelu 3D stanowi wstęp do ćwiczenia w opisywaniu postaci. Takie ćwiczenia redakcyjne nieszczególnie są lubiane przez dzieci, one się po prostu nudzą. A wiemy wszyscy o tym doskonale, wszyscy poloniści, czy w ogóle wszyscy, którzy obcują z młodymi ludźmi, że zasób słownictwa rozwijamy doskonale, kiedy mamy możliwość pracy z konkretem. No i jak można pracować z konkretem? Można poprosić, żeby opisali koleżankę albo kolegę z klasy. Można takie imiona wylosować. Ja kiedyś zrobiłam takie ćwiczenie, nie odnoszące się do rozszerzonej rzeczywistości, że poprosiłam, żeby dzieci wylosowały sobie karteczki i na tych karteczkach były imiona, ale miałam na nich naklejki z drapki. I trzeba było sobie najpierw zdrapać taką naklejkę, żeby się dowiedzieć, kogo wylosowaliśmy. Ale takie ćwiczenie właśnie, w którym
pojawia się model 3D, zupełnie taki, wiecie, mamy na smartfonie trójwymiarowego ludzika na ekranie smartfona. To daje efekt wow, to daje dodatkową motywację. Myślę, że dzieci lubią w ten sposób pracować, kiedy dostają coś, co jest dla nich ciekawe, coś, co jest dla nich atrakcyjne, coś, co widzą, że przed chwilą same stworzyły tak naprawdę, bo zależnie od tego, jak pokolorują swoją postać, tak ona będzie wyglądała. Na karcie, na stronie właściwie Quiver dostępnych jest kilka takich kart, które są darmowe. Część z nich jest płatna, część ich można uzyskać dzięki subskrybowaniu kanałów społecznościowych, a część można po prostu za darmo wydrukować. Wśród tych drukowanych za darmo, oprócz tego ludzika, którego widzicie, czy tej kropki, a kropkę też Wam zaraz pokażę, bo to jest ciekawe, co można z tą kropką zrobić, jest jeszcze na przykład lew, jest jeszcze malarz, więc tak na dobrą sprawę, możecie, no to idź sobie weź lwa i pokoloruj, potem sobie go zeskanujesz, gdzieś go odłożyłaś. Właśnie przypomniałam sobie, że jeszcze miała wydrukowanego lwa i być może można go byłoby pokolorować. Że tak naprawdę to możemy dać młodym ludziom w myśl choćby pracy z ocenianiem kształtującym, możliwość wyboru, że przecież nie zależy nam na tym, jaką postać będą opisywali. Ważne, żeby szli od ogółu do szczegółu, żeby potrafili unikać powtórzeń, żeby potrafili posługiwać się jak najszerszym słownictwem. Przyjemne i pożyteczne. Kolorowanie, czyli rozwijanie motoryki, zabawa, czyli mamy nasz model 3D, który wyświetla się na ekranie i do tego ćwiczenie warsztatowe, ćwiczenie związane z rozwijaniem słownictwa. A co by było, gdyby taki ludzik miał dalej przeżyć jakąś przygodę? Kolejny krok, czyli po tym, jak już opiszemy naszą postać, możemy pójść do tworzenia opowiadania. A opowiadanie, takie opowiadanie czy twórcze, czy odtwórcze, czy nawet jakieś elementy mitu, to formy egzaminacyjne. W tym roku wiemy, że będzie to forma rozprawkowa z całą pewnością, ale dopuszczalne jest też opowiadanie twórcze. I powiem Wam szczerze, że jako egzaminator wielokrotnie spotykam się z tymi opowiadaniami twórczymi i marzy mi się, żeby uczniowie jednak poszerzali swoje słownictwo. Bo liczba powtórzeń, czy liczba błędów językowych jest po prostu zastraszająca. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. A może gdyby mieli takie ćwiczenia, gdyby mogli pracować w taki nieszablonowy sposób, nie wiedząc nawet o tym, że pracują, byłoby znacznie lepiej. Nie wiem, podzielcie się swoimi przemyśleniami, może na czacie, co o tym myślicie. Co by mogło spowodować, żeby uczniowie lepiej pisali? Nie chodzi o lepszy wynik, ale o to, żeby lepiej potrafili posługiwać się słownictwem, czy mieli szerszy zakres tego słownictwa. A tutaj kropka właśnie. Obiecałam, że pokażę, jak wygląda kropka. To jest zeskanowana kropka kotek, kotko królik właściwie, którą widzieliście przed chwilą. I ta kropka, to niezbyt dobrze widać, w tym labiryncie się znajduje. Trzeba w taki sposób poruszać telefonem, żeby tę kropkę z labiryntu uwolnić, żeby ją przeprowadzić do końca. I myślę, że to również wpływa na atrakcyjność ćwiczenia, bo wyobraźmy sobie, że nasz uczeń na przykład opisał już tę kropkę, albo w ten sposób mógłby na przykład zaprojektować jedną z planet Małego Księcia. Do Małego Księcia za chwilę też dojdziemy, bo to jest bardzo ciekawa książka i ona ma bardzo ciekawie rozwiązane pewne możliwości związane z rozszerzoną rzeczywistością. Myślę, że poloniści się już domyślają. Ale można tak zaprojektować planety Małego Księcia i potem je wyświetlić, rozdać uczniom, ty masz przygotować taką planetę, a ty inną i pokażcie nam, jak wyglądają w trójwymiarze wasze planety. No właśnie, a jeśli ktoś skończy swoje zadanie wcześniej, to co z takim gościem zrobić? Zwykle to jest kłopot, bo on siedzi i przeszkadza, albo szturcha kolegę, albo się buja na krześle, albo robi inne rzeczy. Więc można go poprosić wtedy, skończyłeś, w porządku, opowiedziałeś o swojej pracy, to teraz możesz wyjść swoją kulką z labiryntu, przeprowadź swoją planetę, tak? Przez ten labirynt spowoduj, żeby się uwolniła. To jeden pomysł. A jeśli jesteśmy już przy Małym Księciu, to korzystając z zdjęć zamieszczonych przez Asię Heftowicz na jej blogu, Polonistka przy tablicy, chciałabym Wam pokazać, że właśnie ta książka jest zupełnie wyjątkowa, bo posiada w sobie zdjęcia, które po zeskanowaniu są trójwymiarowe. I tak jak przed chwilą oglądaliśmy w trójwymiarze kropkę, czy oglądaliśmy tego rajdowca,
Tak, możemy obejrzeć Małego Księcia, możemy też obejrzeć planety. I mamy ćwiczenie. Narysowałeś ty planetę. Zerknijmy, jak wyobrażali sobie to inni twórcy. Porównajmy. Zobaczmy, co jest podobne, a co jest inne. Widzę, że Renata pisze, nie wiem, jak sprawić, by uczniowie ładniej i poprawniej pisali. To prawda, też mam takie poczucie, że w klasach 1-3 dba się o to bardziej niż w klasach 4-8. W zdalnym nauczaniu jest już w ogóle bardzo, bardzo trudno. Widzę natomiast, ponieważ mam możliwość pracy z dziećmi w różnym wieku i są to dzieci w 5 klasie i w 7 i są to również dzieciaki licealne zupełnie, że młodzież jest na tyle zmęczona pracą z komputerem, że na przykład przesyła napisane wypracowania na kartce, zdjęcie albo zeskanowane i odesłane. Podobnie jest z notatkami, które tworzą w trakcie zajęć, ale to głównie właśnie ta 5 klasa, chociaż ci licealiści też czasami mi tak przesyłają. Praca na lekcji. Mają do dyspozycji przecież whiteboard, mają jamboard, mają rozmaite, mają dokumenty w chmurze, dysk, ale zdarza się też tak, że mówią, wie pani co, nam było wygodniej zapisać to w zeszycie, robią zdjęcie i przesyłają. Także nie do końca jest tak, że oni tak się pewnie czują i cudownie. Jak nazywa się strona tych kart? No właśnie tak jak jest napisane na czacie, tam trzeba wejść w zasoby. Po prostu są pakiety do kolorowania, jeśli się nie mylę, i tam można znaleźć kolorowanki. Małego Księcia polecam z całego serca. Tutaj takie powrót szybki do tematu. Ja ogromnie lubię dygresję tworzyć i jak już za daleko popłynę, to dajcie mi znać, że halo, zboczyliśmy całkowicie z tematu. Mały Książę w tej wersji wydaje mi się o wiele, wiele bardziej przemawiający do dzieci i do młodzieży. Wtedy, kiedy były gimnazja, Małego Księcia zwykłam omawiać jednak w 3 klasie, bo miałam takie poczucie, że wtedy młodzież jest na tyle dojrzała, by zrozumieć, że to nie tylko opowieść, bajka o chłopcu, który odwiedza planety, i nie tylko to rozumienie takie no, niedosłowne, ale też metaforyczne, że to jest świat dzieci, świat dorosłych. Bo te głębsze sensy filozoficzne są dla nich moim zdaniem nadal bardzo, bardzo trudne. I kiedy teraz nie mamy gimnazjów i kiedy z młodszymi dziećmi pracuję, z młodszymi ludźmi właściwie, bo nie dziećmi, to mam takie poczucie, że stało się to bardziej powierzchowne. Ale mam też takie poczucie, że dzięki temu, że mamy możliwość pracować właśnie z książkami takimi jak ta, jest to dla nich bardziej ciekawe. A sami wiecie, że czytanie książek nie jest chyba ulubioną czynnością dzieci i młodzieży w tym kraju. Nie wiem, bynajmniej moi uczniowie czytają coraz mniej, takie mam poczucie. A im dalej jesteśmy, im dłużej jesteśmy na zdalnym, tym mniej mam wrażenie, czytają, są bardziej zmęczeni. O, cudownie. Przemyka moje dziecię, chyba postanowiło nas na chwilę opuścić jednak. To Mały Książę. Co można zrobić dalej? Oprócz Małego Księcia jest coś takiego jak wirtualneksiążki.pl. To taka strona, na której możecie znaleźć legendy. I one przedstawione są troszeczkę, jakbyśmy się znaleźli na scenie małego teatru, a właściwie jako publiczność, tak? Ponieważ po zeskanowaniu odpowiedniego kodu, tam z tyłu widzicie, to jest taka otwarta książka jakby, otrzymujemy dostęp właśnie do takiej platformy. To troszkę wygląda w pierwszej chwili jak świat w Minecrafcie, ale nie do końca to jest taki minecraftowy świat. W gruncie rzeczy mamy tam najbardziej znane legendy polskie, które można obejrzeć, ale których można również wysłuchać. Więc mamy tutaj oddziaływanie na różne zmysły. Zachęcam Was do tego, byście weszli sobie na stronę wirtualneksiążki.pl. I o, przepraszam Was, rozproszyło mnie to, co tu się teraz dzieje w pokoju. Nie wiem, czy też tak macie w trakcie zdalnego nauczania, że Wasi domownicy robią, co mogą, aby Wam uatrakcyjnić każde zajęcia, w związku z czym można spodziewać się wszystkiego. Jak widać, przenosi się to również na sferę pozaszkolną. Spoko, mamy tak. Dziękuję Wam bardzo za zrozumienie. Wirtualne książki.
Tak jak powiedziałam, to jest ciekawe również dlatego, że można poprosić uczniów o to, żeby oni przygotowali własną wersję legendy. Być może nie będzie to wersja legendy, która się porusza, być może nie będzie to taka wersja legendy, która będzie zanimowana, choć powiem Wam szczerze, że ostatnio, a właśnie przy okazji Małego Księcia poprosiłam uczniów, żeby przygotowali wybraną scenę z tej książki, z dowolnych materiałów. Nie zastrzegłam, że mają być to ani klocki, ani nie wiem, rysowanie. Czasami tak robię, mówię, zbudujcie z klocków Lego, albo mówię, narysujcie, albo wykonajcie kolaż z dostępnych czasopism w domu. Tym razem nie powiedziałam i okazało się, że otrzymałam właśnie scenę z Małego Księcia przygotowaną w Minecrafcie i powiem Wam szczerze, że urzekło mnie to, bo okazuje się, że uczniowie potrafią wykorzystać to, z czym obcują na co dzień, czyli grę, do tego, żeby stworzyć, no właśnie, coś, co jest zupełnie edukacyjne. Bardzo mi się podobała ta scena, ale to jest jedna rzecz, bo dostałam zrzut ekranu, więc nie widziałam ani jak Mały Książę się porusza, natomiast bardzo to doceniłam, bo uważam, że to świetny pomysł. Trzeba było to mimo wszystko zbudować. Całą scenerię, chciałam powiedzieć całą choreografię, przecież choreografia to taniec, nie wiem co mi się dzieje. Ale muszę Wam powiedzieć o tym, że gry nie tylko w ten sposób są wykorzystywane, bo z kolei moja licealistka w zeszłym roku, kiedy omawialiśmy Macbetha, zapytała mnie, czy może na silniku gry, niestety spalił mi się laptop w międzyczasie, więc nie mogę Wam pokazać, jak ona to wykonała, ale jeśli odgrzebię, to może gdzieś do nagrania, pod nagraniem udostępnię link. Wyobraźcie sobie, że na silniku z gry, takiej gry fabularnej, umieściła scenę spotkania Macbetha z wiedźmami. Musiała napisać cały kod do tego, żeby bohaterowie się przemieszczali, żeby zmieniało się sceneria, żeby mówili. Dodatkowo namówiła jeszcze kilka osób z klasy do tego, żeby podłożyli głos, więc ci bohaterowie wypowiadali się. I to było naprawdę imponujące, bo okazuje się właśnie, że nasi uczniowie, którzy mają rozmaite, naprawdę rozmaite zainteresowania, potrafią je przełożyć na działania szkolne. Najpiękniejsze w całej historii Macbetha i tego fragmentu z gry było to, że nie było to działanie, o które ja poprosiłam, to znaczy nie w takim sensie, że to było obowiązkowe. Po prostu uczennica do mnie napisała, wie pani co, bo ja się interesuję pisaniem kodów i chciałabym spróbować swoich sił, co pani na to, żebym ja coś takiego zrobiła? Nie mogę pani obiecać, że to wykonam, natomiast chciałabym spróbować, czy mogę? Ja mówię, oczywiście, że możesz, dlaczego miałabyś nie móc? I właśnie po miesiącu przysłała mi to, mówiąc, że najgorsze było dopasowanie dźwięku do obrazu. Zajęło mi to najwięcej czasu, ale jestem z siebie bardzo zadowolona. Także myślę, że dając naszym uczniom wolność, a to znów jest dygresja taka tylko, dostajemy w zamian coś niesamowitego, bo dostajemy nie tylko świat widziany ich oczyma, ale też dostajemy to, czego byśmy się nigdy nie spodziewali, tak? Czyli dostajemy przetworzone elementy edukacyjne, te, z których korzystamy, te, na których pracujemy, przetworzone przez nich i pokazane, no właśnie tak jak oni to widzą, a dokładnie jeszcze przeanalizowane, w związku z czym wiemy, że oni rozumieją, o czym w ogóle rozmawiamy. I to jest chyba clue całej sprawy, tak, całej sytuacji. Koniecznie muszę odnaleźć ten filmik, bo chciałabym Wam go pokazać, naprawdę. Ale rozmawialiśmy na początku o wycieczkach dzięki Street View na mapach Google. Tymczasem w ramach omawiania, na przykład w pustyni i w puszczy, można zaproponować takie proste ćwiczenie polegające na poszukiwaniu wiedzy. Słuchajcie, ja nie wiedziałam o tym, że tak można i tutaj znowuż pokazał mi to mój syn, czyli moje starsze dzieciom, które akurat dzisiaj nocuje u kolegi, więc pewnie nie przybiegnie i nie będzie tutaj skakał przed ekranem. W trakcie już zdalnego nauczania to było, rozmawialiśmy o rozmaitych rzeczach i on któregoś dnia się tym witał, a wiesz, że mogę spowodować, że powstanie tutaj lew na środku pokoju, ja mówię, jak to? No tak, bo wyobraź sobie, że można zobaczyć model 3D w Google i rzeczywiście okazuje się, że jest pakiet zwierząt, których modele 3D można obejrzeć w rzeczywistej wielkości, w rzeczywistych rozmiarach.
wybranej przez nas scenerii. I natychmiast sobie pomyślałam, że to jest fantastyczny pomysł, na przykład podczas omawiania lektury w pustyni i w puszczy. A to jest kolejna lektura, którą, jak doskonale wiecie, dzieci kochają, po prostu pasjami ją czytają. Właśnie to starsze dzieci, którego nie ma, omawia obecnie w pustyni i w puszczy. Nie wiem, czy robi to ćwiczenie, o którym wam teraz chciałabym opowiedzieć, ale powiedział, że jest to dla niego bardzo trudne przeżycie i chociaż ma Stanisław na imię zupełnie jak bohater tejże książki, to powiedział, że nie, nuda i w ogóle tak, mamo, słucham tego, ponieważ on jest słuchowcem, więc w audiobook był zaopatrzony, ale robię to tylko dlatego, że muszę, nie pasjonuje mnie to. Rozumiem, mnie się ta lektura podobała, ale to było 30 lat temu, no może troszkę mniej, 20 kilka, i rozumiem, że czasy się zmieniły, a poza tym gusta są różne i rozumiem zupełnie, że Brandon Moule jest ciekawszym autorem aniżeli Sienkiewicz, no ale jak mus to mus. Co zrobić, żeby to w pustyni, w puszczy może stało się bliższe albo atrakcyjniejsze? A no właśnie, a może zaproponujmy naszym uczniom takie safari. Zaproponujmy, by zrobiły zdjęcie lwa. Żyrafa, powiem wam szczerze, sprawdziłam, nie da rady, jest za duża, nie zmieści się w żadnej przestrzeni, którą znalazłam, nie ma modelu 3D. Natomiast jest lew i są też rozmaite inne zwierzęta. Można dzięki temu, no właśnie, spowodować, pokażę wam, jak to wyglądało, spowodować, że uczniowie będą chcieli zebrać więcej informacji na ten temat. Mogą, co więcej, spróbować zrobić sobie zdjęcie z takim zwierzątkiem. Tutaj z jednej strony mamy, po lewej stronie mamy model 3D. Można go obrócić z góry, z dołu, obejrzeć. Można go pomniejszyć, powiększyć, można też poprosić, żeby wydał dźwięk, żeby zaryczał, a ten po prawej stronie to już jest model na środku mojego dużego pokoju, stojący zupełnie. Bawiliśmy się też w ten sposób, że stawaliśmy obok tego lwa, no nie można sobie zrobić selfie, bo nie można przełączyć kamerki na przednią, ale można stanąć obok tego lwa i poprosić o zrobienie zdjęcia. Wyobrażacie to sobie? Zdjęcie z lwem. Któż by nie chciał mieć zdjęcia z lwem? Takie bezkrwawe zupełnie safari, a przy okazji pomysł na projekt interdyscyplinarny. Powiem wam, że to jest chyba jedna z tych rzeczy, które ja bardzo cenię w edukacji, to, że tak naprawdę powieść, no wydawać by się mogło nieciekawa dla dzieci, może stać się przyczynkiem do tego, byśmy my, nauczyciele, podjęli współpracę, no bo to jest tak naprawdę powieść o czym? O podróży, więc można i spróbować tam włączyć elementy geografii, i spróbować włączyć tam elementy matematyki, i spróbować włączyć tam elementy związane na przykład z godzinami wychowawczymi, tak? Porozmawiać o emocjach, które towarzyszyły dzieciom, ale też o emocjach, które towarzyszyły dorosłym, którzy się martwili o dzieci. Spróbować zastanowić się, jak można by było się zachować w określonych sytuacjach, tak? To jest też tak naprawdę powieść o sytuacji politycznej w owym czasie, ale to jest też powieść historyczna, więc można tam bardzo wiele różnych elementów włączyć i myślę, że takie omawianie tekstów, takie omawianie lektur, czy takie podejście holistyczne w ogóle do nauczania jest jedyną szansą i nadzieją na to, że jesteśmy w stanie dzieciaki zainteresować i że jesteśmy w stanie pokazać im, że to, co robimy, jest po coś. No i takie modele 3D mogą nam w tym również pomóc, na przykład. Co dalej możemy robić? To jest chyba jedno z moich ulubionych zadań. Akurat tutaj jest zrzut ekranu z Muzeum Śląskiego, czyli wirtualne spacery. Jest tych wirtualnych spacerów po polskich tylko muzeach dostępnych wcale nie tak mało i odkrywam ich coraz więcej. Muzeum Śląskie darzę szczególną sympatią, ponieważ jest to pierwsze muzeum, do którego wirtualnie wybrałam się z licealistami i było to przy okazji wspomnianego już wcześniej Macbetha z klasą właśnie licealną. Rozmawialiśmy o Macbecie i ja pomyślałam sobie wtedy, że było to już w trakcie zdalnego nauczania, że skoro tak wiele muzeów światowych, bo nie tylko polskich, udostępniło swoje zbiory, to dlaczego by nie skorzystać z tej możliwości? No i właśnie, poprosiłam moich uczniów, wysłałam im link do spaceru w Muzeum Śląskim, zaproponowałam im wtedy temat, czy można uciec przed przeznaczeniem. Mieli odpowiedzieć na to pytanie, odnosząc się do treści lektury
odnosząc się do wybranego przez siebie obiektu w tymże muzeum, czyli musieli po tym muzeum pochodzić. Za chwilę pokażę Wam, mam nadzieję, że mi się uda, jak można po tym muzeum chodzić. Tam jest normalna nawigacja, przemierzamy korytarze, przemieszczamy się z sali do sali, możemy podejść do obiektu, możemy sprawdzić, co to jest za obiekt. Jedyna uwaga, jaką zgłosili moi uczniowie, dotyczyła tego, że nie zawsze było widać, co jest napisane na tabliczkach, to stanowiło dla nich trudność. Szczególnie jeśli chcieli odnieść się do tego, kiedy powstał określony obraz, czy kiedy powstał określony obiekt i kto jest jego twórcą. Musieli sobie w inny sposób poradzić, tak? Ale powiem Wam szczerze, że Muzeum Śląskie to nie jedyne muzeum, w którym można, jak już powiedziałam, oglądać takie wystawy. Można również wybrać się na taką wycieczkę wirtualną do muzeum w Polinie. Jeśli nigdy nie byliście w Muzeum Polskich Żydów Polin, to gorąco Wam polecam wyprawę tam zupełnie stacjonarnie. Muzea w Warszawie są jeszcze chyba otwarte. Warmińsko-Mazurskie zamknęli, znaczy Warszawa jeszcze działa. Ja wiem, że jest zdalne, ale może prywatnie można by się było tam wybrać na przykład. Uważam, że jest to jedno z bardziej nowoczesnych muzeów, w których byłam. Warto je odwiedzić, ale można to też zrobić teraz wirtualnie. Przy okazji omawiania tematów związanych z nie tylko z Holokaustem, w ogóle, tak? Warto pokazać, ja na przykład rozmawiam teraz z moimi licealistami na temat pozytywizmu, na temat asymilacji Żydów, omawiamy Mendel Gdański, taką nowelę, pewnie ją kojarzycie, omawia się ją od zawsze, nawet wtedy, kiedy ja byłam w szkole, już się ją omawiało, a to nie było znowuż tak bardzo niedawno, więc przy tej okazji właśnie można wybrać się do Muzeum Polin i nawiązać, tak? A zobaczcie, tak naprawdę Żydzi są w Polsce od średniowiecza. Ich historia jest bardzo długa i bogata. Można z niej czerpać, jakie były motywacje, żeby Żydzi zamieszkali w Polsce, kto ich sprowadził, co Was szczególnie zainteresowało. I znów pokazujemy naszym uczniom, że to, co robimy na zajęciach, to nie jest tylko jakiś wąski wycinek, ale to jest pewna część całości, która składa się na wiedzę ogólną, a taką wiedzę ogólną warto po prostu posiadać. Oczywiście wszystko można sprawdzić dzisiaj w smartfonie. Wszystko właściwie jest na wyciągnięcie ręki, ale trzeba wiedzieć, gdzie szukać. I to chyba warto też młodym ludziom uświadamiać, że wiemy o tym, że wszystko możemy wiedzieć, tylko trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie szukać. I dlatego takie wirtualne spacery to jest coś, do czego Was zachęcam. Powiedziałam już o Polinie, powiedziałam o Muzeum Śląskim. Muszę też wspomnieć koniecznie o Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Westerplatte. Ono jest dlatego wyjątkowe, że pokazane jest spacer po Westerplatte. I podczas tego spaceru raz, że udostępnione są autentyczne dźwięki, które zostały zarejestrowane na taśmach. Dwa, fotografie z czasów II wojny są nałożone na rzeczywistość dzisiejszą, czyli na współczesność. To bardzo ładnie pokazuje i koreluje, no właśnie, pokazuje jak było, jak jest. W konkretne elementy krajobrazu są włączone te elementy, które kiedyś tam były, które uległy zniszczeniu na przykład. I myślę, że po prostu warto. Warto też dlatego, że no, nieoceniona jest ta warstwa właśnie dźwiękowa. Odtworzone jakieś zapiski, na przykład tego, jak tam przez radio się porozumiewają postaci rozmaite, tak? Więc jest to ciekawe. Poza tym, jeśli się nie mylę, to często ósma klasa, ja obecnie nie uczę w ósmej klasie, nie miałam jeszcze tej przyjemności, ale w ósmej klasie podejmuje się jednak tematykę wojenną na zajęciach z języka polskiego, podobnie jak w ostatnich klasach licealnych, więc takie wirtualne spacery nie tylko w liceum są korzystne i warto z nich skorzystać, ale również warto młodszym dzieciakom je pokazywać. Co więcej, myślę, że taki wirtualny spacer to w wielu przypadkach jedyna możliwość zabrania dzieci na wycieczkę do muzeum, nawet nie tylko w tej rzeczywistości, w której obecnie się znajdujemy, ale w ogóle. Często nie ma, nie wiem, woli, środków, możliwości, żeby wybrać się, żeby obejrzeć jakąś określoną ekspozycję. Już nie mówię nawet o tych wystawach, które są wystawami gdzieś daleko europejskimi, tak, czy światowymi, bo to w ogóle nie ulega kwestii, że te konieczne i bardzo warto je obejrzeć.
Jeśli się nie mylę, to Salwador Dali właśnie, prace Salwadora Dali są udostępnione w tenże sposób. Bo po prostu jest to jedyna możliwość, żeby takie rzeczy obejrzeć zupełnie. Pozostając w temacie muzealnym, może troszkę mniej jest to rozszerzona rzeczywistość, ale zabawa tak naprawdę tym, co jest, tworzenie kolaży. No i znów podam Wam przykład tego, co robimy ostatnio na zajęciach. Z drugą klasą liceum, jestem w okresie pozytywizmu, wiek 19, omawiamy realizm, cechy realizmu, no i ćwiczenie dla młodych ludzi, dzięki Muzeum Narodowemu w Warszawie i ich aplikacji Muselfie. Myślę, że części z Was znane, już kiedyś o niej też opowiadałam, ale warto o niej przypominać. Poprosiłam moich uczniów, żeby pobrali tę aplikację, ona jest darmowa. Można z niej korzystać zarówno na Androidzie, jak na iOSie, czyli wszystkie urządzenia Apple również będą z niej jabłuszkowe korzystały, iPhony. Poprosiłam, żeby znaleźli obraz, który powstał właśnie w XIX wieku, żeby był to obraz realistyczny i żeby przygotowali po prostu swoje selfie. Jak takie selfie wygląda? Zobaczcie sami. Ja przygotowałam selfie wykorzystując swoje zdjęcia. One nie są może doskonałe, to znaczy no ja nie wyglądam jakoś specjalnie fantastycznie na tych zdjęciach, ale to pomińmy tę warstwę. Chodzi o przykład. Trzeba mieć selfie własne. Najlepiej by było to zrobione jednak zdjęcie na wprost. Ja chyba nie miałam takiego zdjęcia na wprost, miałam takie, jakie miałam. Kilka oglądałam, które by wyglądało w miarę dobrze. Okazało się, że to było najlepsze. I wpasowujemy to zdjęcie w wybrany przez siebie obraz. Jest to dla mnie bardzo ważne, istotne ćwiczenie, dlatego że wydawać by się mogło, że to tylko zabawa. No bo co takiego? Bierzemy aplikację, otwieramy jakiś obraz, ale przy każdym obrazie, kiedy go wybieramy, mamy krótką adnotację, kto jest autorem, kiedy ten obraz powstał. Sprawdzamy sobie, czy jest to obraz zaliczany do nurtu realistycznego, tak? Czy jest to realizm. W przypadku tego ćwiczenia, o którym rozmawiamy, część uczniów, bo już część takich odpowiedzi dzisiaj dostałam, część zdjęć, poszła zupełnie na łatwiznę, że się tak wyrażę, ale może z drugiej strony to dobrze, bo to znaczy, że brali udział w zajęciach i wybrali obraz Żydówka z pomarańczami, akurat ja dzisiaj go nie wybrałam, celowo zresztą to zrobiłam. Był to obraz, o którym rozmawialiśmy na lekcji, on był pokazany, więc jednak coś w głowach zostało. Tak, ta apka robi furorę na zajęciach kreatywnych, to prawda. Są tam nie tylko realistyczne obrazy, to trzeba sobie od razu powiedzieć. Są rozmaite, może nie jest ich bardzo dużo, ale jest wybór. Nie trzeba wybrać, znaczy no, można wybrać pierwszy lepszy, ale czy będzie on takim, jaki byśmy chcieli. Więc zobaczcie, znów mamy przyjemne i pożyteczne. Niby bawimy się aplikacją, niby tak naprawdę nic wielkiego, tak? Ale z drugiej strony utrwalamy sobie pewne elementy. Jak wiemy, póki co tekst ikoniczny jest nadal tekstem, który można wykorzystać podczas pisania tekstu argumentacyjnego na maturze, więc być może dzięki, no właśnie, takiej naszej zabawie uczniowie zapamiętają, aha, był taki obraz, może warto się do niego odnieść, bo może na przykład jest to obraz, no nie wiem, bo może na przykład pasuje nam do tematu rola kobiety w świecie, no nie wiem, teraz to tak sobie strzeliłam, nie ma takich tematów, teraz są węziej formułowane tematy, tak? No ale warto, myślę, że warto. To dalej. Rozproszyło mnie czytanie na czacie, jednak wyszłam z sprawy, wiecie co, naprawdę, nie wytrzymam. Sylwester, ja nie wiem, czy ty mnie kiedyś jeszcze zaprosisz, Sylwestrze właściwie, ja dzisiaj takie rozproszenie mam totalne. Oczekuję twojej potem reprymendy, nie daję rady czytać i mówić równocześnie. Dla mnie takim przejściem również, Sylwester, postanowiłeś się włączyć teraz. Tak, ja chciałem powiedzieć, że napiszę to w ankiecie końcowej. Dobra, koniecznie. Słuchajcie, dla mnie również taką możliwością zagłębienia się w świat wirtualny, może już nie taki ani AR, ani VR, ale jednak są no, pokoje tajemnic, pokoje zagadek, tak? Takie escape roomy. Kiedy pracowaliśmy w trybie stacjonarnym,
czyli przed marcem ubiegłego roku. Trudno mi jest uwierzyć, że to już rok minął, wiecie, tak ostatnio sobie myślałam, a to naprawdę już rok właściwie, siedzimy sobie w domach radośnie, ale dla mnie ten rok był bardzo, bardzo rozwojowy, również dlatego, że poznałam Jenny Ali. I to Jenny Ali pozwoliło mi na zabranie moich uczniów właśnie do takich wirtualnych pokojów zagadek. I tutaj akurat mamy przykład Komnaty Tajemnic. Bardzo bym Wam chciała pokazać tę Komnatę Tajemnic. Ona jest bardzo prosto zorganizowana. Wiem, że dziewczyny, które zajmują się geniali, są specjalistkami, naprawdę robią tam cuda. Mnie nie były potrzebne cuda. Ja potrzebowałam podsumować z uczniami omawianie lektury. Zdecydowałam się wtedy na omawianie drugiej części serii przygód Harry'ego Pottera, czyli właśnie Harry Potter i Komnata Tajemnic. No i cóż, i nie zawiodłam się i myślę, że moi uczniowie również się nie zawiedli, a okazało się również, że przygotowanie pokoju zagadek w Geniali wcale nie jest takie trudne i skomplikowane, również dlatego, że sama platforma daje przykłady takich pokojów zagadek, a uczniowie bardzo to lubią. Lubią mierzyć się z tajemnicą, lubią mierzyć się z jakimś wyzwaniem, lubią otrzymywać nagrodę. Tutaj nagrodą było rozwiązanie zagadki, otrzymanie kodu i wpisanie go w poprawnej kolejności cyfr, tak? Tak, escape roomy. Uwielbiam escape roomy. To był mój pierwszy escape room, taką na to tajemnic. Potem powstały jeszcze inne. Ale właśnie, myślę, że warto, tak? Jest to dla mnie również właśnie przykład tego, co można zrobić, dokąd można naszych uczniów zabrać. No i cóż, sprawdy nauka stała się przygodą. To ten czas, w którym mam nadzieję uda mi się podzielić z Wami ekranem. O, nawet będę mogła udostępnić dźwięk. Akurat dzisiaj nie chciałam udostępniać dźwięku. Na chwilę muszę sobie zminimalizować to okienko. Chciałam Wam pokazać wirtualny spacer po Muzeum Polin. On nie do końca wygląda tak, jak ja bym sobie wyobrażała taki wirtualny spacer. Mam nadzieję, że teraz uda mi się udostępnić dobry ekran. Karta Chrome. Wirtualny spacer Polin, cudownie. Udostępnię Wam go bez dźwięku. Mam nadzieję, że widzicie to, co ja widzę. Działa. Super, cudownie. Bałam się, że mnie to zaskoczy. Zatem mamy wirtualny spacer, rzeczywiście, wybieramy sobie, dokąd chcielibyśmy pójść, śladami jidysz, życie religijne, żydowskie kobiety, no ja akurat wybierzmy sobie kobiety, za tydzień mamy Dzień Kobiet, nie będę mogła się z Wami spotkać. Krótko, kiedy klikniemy na filmik, krótki filmik, kiedy klikniemy na filmik, dostaniemy filmik, oczywiście, że dostaniemy filmik, kiedy klikniemy na play, pani przewodnik opowie nam krótko, po angielsku, ale pojawią się polskie napisy, co otrzymamy w tym zwiedzaniu, a zróbmy sobie, rozpocznij zwiedzanie. I otrzymamy tutaj kilka postaci właśnie kobiecych, elementy ekspozycji. Jest to akurat w taki sposób zaprezentowane, że dostajemy zdjęcia z tego fragmentu ekspozycji. Trochę inaczej jest to rozwiązane. Poszliście ze mną teraz do Muzeum Śląskiego, pewnie nie, muszę zatrzymać tutaj i pójść teraz do Muzeum Śląskiego, co uczynię. Trochę inaczej jest to właśnie rozwiązane w tym muzeum, na które bardzo lubię się powoływać, ponieważ tam po prostu jesteśmy w korytarzu i możemy nawigować. Mam nadzieję, że uda nam się przejść. Idźmy na wystawę. Co tu mi się stało? Nie poszło mi na wystawę. Wirtualny spacer. Nie, przepraszam Was, ale wirtualny spacer mi się zgubił. Po Muzeum Śląskim. Spróbuję go odnaleźć za chwilę i prześlę Wam link pod nagraniem. Pokażę Wam w takim razie jeszcze tylko tę Komnatę Tajemnic. Choć myślę, że wiele z Was, wiele osób obecnych na webinarze zna już Jenny Ali. Jak nazywa się apka do robienia selfie? MuSelfie. MuSelfie się po prostu nazywa. No właśnie. Mamy Komnatę Tajemnic, wiem, że teraz ją widzicie, przynajmniej taką mam nadzieję. No i cóż, klikamy start, wybieramy lokalizację, można było te lokalizacje dowolnie rozwiązywać, ale tutaj akurat był bardzo prosty escape room, tak naprawdę trzeba było odpowiedzieć na pytania i odpowiedź na pytania,
pozwalała na otrzymanie elementów kodu. Wszystkie pytania dotyczyły tak naprawdę drugiej części Harry'ego Pottera. Możemy sobie kliknąć cokolwiek, akurat kliknęliśmy dobrą odpowiedź. Nie widzicie? Raczej właśnie tak, ja się włączam, ponieważ nie widzę i tu zapytam innych. A mnie się pokazuje, że powinniście widzieć, więc nie wiem. Okej, dobra. Ja już widzę, że tak, widać, bo widzę na Facebooku, a nie widzę u siebie na drugim monitorze na Click Meetingu, tak więc... Okej, dobra. Problem u mnie, więc nawet, słuchaj, zobaczył organizatora, są takie rzeczy, więc coś nie przechodzi. Ale wiesz co, bo mnie się czasami takie rzeczy zdarzają, że ja nie to kliknę. Nie wiem, czy też tak macie, teraz będzie szybka anegdota ze zdalnego. Ja sobie czasami na zdalnym po prostu, ponieważ pracuję w Zoomie, zmniejszam okienko swoje i otwieram sobie ekran ten, który chcę pokazać uczniom i opowiadam, oni mówią, ale pani nie pokazuje nam tego, co pani widzi, nie wiemy, co pani widzi. Ja wtedy myślę, o rany, przecież ja nie podzieliłam się jeszcze ekranem. Więc... Ja tylko dodam, dobrze, bo część rzeczywiście nie widzi. To wyjdziemy stąd, nie będziemy tutaj dłużej. Tak. Okej, to ja też, bo słuchajcie, taki stary, że tak powiem, sposób informatyka, tak, serwisu, a włączyłeś i wyłączyłeś ponownie, czyli wtedy wystarczy po prostu wyłączyć i włączyć ponownie przeglądarkę i z reguły to rozwiązuje każdy problem. Każdy problem rozwiązuje włączenie i wyłączenie przeglądarki. Dobrze, będę za tym Duży skrót myślowy oczywiście, bo jeżeli, słuchaj, wiadomo, masz problemy innej natury, to tego nie rozwiążę. Ale aczkolwiek z tym udostępnianiem jak najbardziej tak. Dobrze, w międzyczasie udało mi się znaleźć podczas naszej przeuroczej rozmowy Muzeum Śląskie, które bardzo chciałam wam pokazać. Teraz zastanawiam się, czy będzie je widać. Także koniecznie dajcie mi znać, czy widzicie, jeszcze nie widzicie, co jest oczywiste, ale mam nadzieję, że teraz będziecie widzieć. Powiedzcie, czy widzicie, czy jesteście ze mną na wycieczce. Perspektywa wieku dojrzewania akurat to jest. Czy ją widzicie? Widzimy Szpakowski, Wróblewski, Wajda. Wspaniale. I jak widzicie, już jest ogromna różnica w sposobie nawigacji, w tym jak można akurat po tej wystawie się poruszać. Tak naprawdę przechodzimy sobie od punktu do punktu, to jest jedna z możliwości, albo po prostu klikamy sobie kursorem i wtedy się też przesuwamy. Czy ja tak daleko będę umiała przez tę kartę przejść? Tada! Przeszłam przez ścianę, zobaczcie, wspaniale. Więc no na mnie to robi wrażenie, nie ukrywam, i moim uczniom również bardzo się podobało takie rozwiązanie, to, które teraz wam pokazuję, czyli oglądanie w taki sposób. To jest bliższe, wydaje mi się, temu, co dostaniemy na przykład na Google Street, tak? Czyli takie trochę Google Street w muzeum. Czy dobrze mówię, Sylwestrze, bo ja czasami taką głupotkę sobie palnę, a potem się muszę mocno zastanowić, czy rzeczywiście tak jest. Ale takie jest moje skojarzenie, tak? Czyli oglądamy sobie pracę, no i wyobraźcie sobie teraz, że macie za zadanie odpowiedzieć, czy można uciec przed przeznaczeniem. I do wyboru macie wszystko, co oferuje wam Muzeum Śląskie. Chodzicie sobie po tej wystawie i wybieracie obiekt, o którym chcielibyście mi opowiedzieć, który chcielibyście opisać. A jeszcze musi on dotyczyć przeznaczenia. Jedna z moich uczennic powiedziała, proszę pani, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie chodzi o to, że nie podoba mi się ta praca, którą nam pani zleciła. Bardzo mi się muzeum podobało, natomiast ja sama w sobie nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Czy ja mogę odpowiedzieć w ten sposób, że nie potrafię na nie odpowiedzieć? Mogę opisać jakiś obiekt, ten, który uważam za szczególnie ciekawy i słuszny, natomiast no, nie jestem w stanie właśnie odpowiedzieć na to pytanie. No i tak to właśnie wygląda. Kochani, bo może wy macie jakieś pytania, ja przestanę się dzielić ekranem, wrócę teraz do nas, do prezentacji. A właściwie to nie wrócę do prezentacji. Czy macie, czy ja klikam i chodzę, czy nie? Zasadniczo
było tak, jeśli chodzi o muzeum, że to było w ramach pracy własnej, ponieważ ja podzieliłam sobie pracę, miałam taką możliwość, miałam 3 godziny z moimi uczniami online i 1 godzinę przeznaczoną na pracę własną i to oni chodzili i klikali w muzeum. Zwykle tak to organizuję, ponieważ chcę dać im jak najwięcej wolności. Czyli oni tak naprawdę pracowali sami i efekty tej pracy przedstawili. Jeśli chodzi o Geniali, bo nie wiem, czego dotyczy pytanie, czy muzeum, czy Geniali. Jeśli chodzi o Geniali, to przesyłam im link, dzielę ich na pokoje i oni sobie w pokojach robią, co chcą z tym Geniali, w sensie rozwiązują, no bo wiem, czy dotarli do nagrody, bo wiem, co stanowi tę nagrodę, a muszą mi opowiedzieć, znaczy no nie muszą, ale opowiadają o tym, co było nagrodą, więc wiem, czy doszli do końca, czy rozwiązali całą zagadkę. Poza tym zaglądam do tych o muzeum, no to właśnie jest tak, że ja daję im link i proszę, żeby oni sami przejrzeli te zasoby, natomiast myślę, że gdybym chciała im coś konkretnego pokazać, to po prostu udostępniłabym ekran i pokazałabym im konkretną pracę w określonych warunkach, znaczy no w takich warunkach, w jakich ona się znajduje, tak? Ale jest raczej tak, że oni sami chodzą. Pamiętam, że moim maturzystom ubiegłorocznym zleciłam z kolei wizytę w jednym z krakowskich muzeów, tylko nie mogę sobie teraz przypomnieć, musiałabym sprawdzić link. I oni tam mieli za zadanie wybrać sobie właśnie jeden z obiektów i też go opisać, ponieważ no, analiza dzieła właśnie takiego jest nadal jednym z elementów matury ustnej. Dopiero potem okazało się, że tej matury ustnej w ubiegłym roku nie będzie, zresztą w tym roku również, zatem to ćwiczenie było no, takim ćwiczeniem tak sobie po prostu dla przyjemności wykonanym. Być może nigdy właśnie do tego muzeum nie poszliby, gdyby nie to, że mieli taki obowiązek, z którego różnie się wywiązali. No właśnie, czy macie jeszcze jakieś pytania, bo myślę, że ja chętnie odpowiem, na pewno o czymś nie opowiedziałam, być może coś was szczególnie zainteresowało. Może na przykład chcielibyście wiedzieć, co robi taki hałas i dlaczego ja tak co chwilę zerkam, a to mój kot po prostu bawi się kuleczką i robi hałas, ale przynajmniej na mnie nie skacze, więc nie muszę tutaj urządzać krzyków i podskakiwać przed ekranem. Bardzo dziękuję, Renata, bardzo mi miło. Jak zwykle jestem onieśmielona miłymi słowami i to zawsze jest wielka przyjemność przeczytać. Ale wiem, że Sylwester ma jeszcze do was 2 pytania. Znaczy, ja mam pytanie do ciebie. Do mnie. Asia, tak. W sumie rzecz, która zawsze mnie nurtowała. Tak. Słuchaj, być może ty będziesz wiedziała. Dokąd tuptan jesz nocą? Dokąd tuptan nocą jesz? Do tej kupy liści, która leży u mnie pod blogiem. Aj, i widzisz, i od razu mam wiadomość. Nikt inny nie był w stanie mi tutaj podać odpowiedzi. A tak poważnie, słuchajcie, to tak, ponieważ dobijamy do końca, tak jak zawsze, więc dzielnie, że tak powiem, Asia tutaj przez godzinę was, mam nadzieję, że zabawiała i wszyscy słuchali z takim zainteresowaniem jak ja. Zresztą temat, mam nadzieję, że nie wyszłam z prawy. Temat AR i VR to temat jest dość szeroki, głęboki, moglibyśmy tu jeszcze naprawdę sporo rzeczy porozmawiać. Ja powiem prywatnie, w sumie marzy mi się, choć headsety same VR-owe są dość jeszcze ciężkie, ale marzy mi się kiedyś takie bieganie na bieżni i w VR-ze tak pełnym. Póki co używam jako biegacz, tak, który no, chwilowo nie biega w zimę, bo nie ma za bardzo gdzie. Używam czegoś takiego, co się nazywa Zwift, więc tam jest ten wirtualny właśnie taka rzeczywistość, ale to jest jakby nie patrzeć, tak, słuchajcie, to patrzy się na ekran, a fajnie było takie okulary lekkie założyć i w takim VR-ze sobie biegać, nie? No ale to idziemy do przyszłości, która być może i na rowerze też można jeździć wirtualnie tak naprawdę i też jest do tego aplikacja, prawda? To tak a propos komentarza Grzegorza. I tam też w sumie, bo w Zwifcie jest także, jeszcze jest jedna aplikacja, ale to może na inny webinar, gdzie też można jeździć tym rowerem. Natomiast słuchajcie, Renata, słuchaj Renata, za chwilę będziesz mogła to wszystko wypisać. Najpierw 2 rzeczy, bo ja też się rozpraszam w sumie tak dzisiaj, ale to 1 marzec jest i ja nie wiem, mam wrażenie, że jest 1 kwietnia. A może dlatego, że przeczytałem, że na przykład cały urząd miasta u mnie w moim mieście jest zamknięty, bo wszyscy mają koronawirusa. Więc tak trochę nie dowierzałem, ale słuchajcie. Ale od 1 kwietnia mamy przerwę świąteczną.
A widzisz, a ja mam przerwę świąteczną dzisiaj się dowiem, to dobra wiadomość od 30 marca ze względu na. Nie, 30 marca ze względu na to, że mamy dni dyrektorskie, które nam przepadły, bo przesunęli ferie i zostały przesunięte. Fajny dyrektor, pozdrawiam moją panią dyrektor, bo nie spodziewałem się, że przerzuci dni dyrektorskie ze stycznia na marzec. Żadny prima aprilis. Szczerze, ale zastanowiłem się. Natomiast słuchajcie, do rzeczy. Z Asią na darmowym webinarze spotkacie się w, sądzę, kwietniu. A najpóźniej maju. Jeszcze tego nie ustaliliśmy, ale to dlatego, że ustaliliśmy. Sylwester się zastanawiał, czy ja przeżyłam w ogóle. Tak, dokładnie nie planowałem tak daleko. Czekaj, kiedy masz ten drugi termin, jeszcze nie wiesz tej dawki. Nie, no wiem, w maju, spoko. W maju, to przed drugą dawką. Natomiast słuchajcie, takie dość ważne ogłoszenie, ponieważ z Asią planujemy 17 marca, dobrze tak. Mówię, to jest środa, zrobić webinar pro. Kto już bywał na naszych webinarach, ten wie, że w tym roku zaczęliśmy, w sumie w zeszłym roku zaczęliśmy troszeczkę robić takich webinarów pro, które słuchajcie, są w małych grupach, trwają 3 godziny właśnie tu na Click Meetingu i przepracowuje się różne rzeczy z prelegentem i z Asią przygotowaliśmy taki webinar pro, link do niego, do zapisów na ten webinar wrzuciłem wam właśnie między innymi na czacie i na Facebooku, na stronie Mentor Systemy Audiowizualne, czyli naszego partnera technologicznego, który między innymi właśnie opłaca fundacji Click Meeting, dzięki temu możemy sobie tu siedzieć wygodnie i nie męczymy się bezpośrednio na Facebookach. I słuchajcie, ten webinar nazywa się Zagrajmy w Polski, czyli pomysły na aktywne lekcje online i offline, ale to tak naprawdę nie jest tylko dla polonistów webinar, bo wiele rzeczy można z powodzeniem stosować również na innych przedmiotach. I słuchajcie, 3 godziny naprawdę z Asią i z jej pomysłami zachęcam. I ja sama ze sobą wytrzymam przez te 3 godziny. I oczywiście będzie później nagranie, będzie certyfikat, to wszystko za 39 zł, czyli albo kiepska whisky, albo dobre albo właśnie dobre wino. Tak więc Renata nam tutaj, dziękuję ci bardzo, potwierdza, że naprawdę te webinary są takie, bo naprawdę te webinary są świetne. Przez te 3 godziny można sobie przepracować wiele rzeczy, można zadawać, męczyć prelegentów, my wtedy z wami będziemy od 18 do 21 i będziecie mieć Asię na wyłączność, tak? A później dostęp do nagrania. Nie zabrzmiało dobrze. Aj tam, bardzo właśnie, bardzo dobrze. I specjalny certyfikat imienny dedykowany, generowany, tak wystawiany jako fundacja. Tyle reklamą. Natomiast słuchajcie, certyfikat po tym webinarze też jest, ale nie ma tak prosto tym razem, ponieważ pewne zmiany, które idą, wiosna przyszła, było ostatnio 19 stopni, gdzie niegdzie nawet podobno 20. A u nas dzisiaj zimno, nie wiem jak u was. Znaczy nie, zimno jest z powrotem, ale było ciepło przez chwilę, więc przyszła wiosna, więc pewne zmiany, słuchajcie, dotyczą też naszych webinarów i teraz tak, żeby otrzymać certyfikat, trzeba wypełnić ankietę. Ale obiecuję, ta ankieta będzie krótka i jest raptem tylko 6 pytań i na końcu pojawi się wiadomość, gdzie będzie link do certyfikatu. Oczywiście słuchajcie, jeżeli nie macie ochoty wypełnić ankiety, to po prostu kliknijcie, wyślij pustą ankietę i tam link dostaniecie. To tak szczerze mówię, tak? Nie ma obowiązkowych pytań. Natomiast miło nam będzie, jak dostaniemy informację zwrotną, bo taką informację będziemy sobie zbierać też po każdym Jak chcecie webinarze. Mnie jeszcze kiedyś zobaczyć, to napiszcie, że było dobrze, bo mnie nie zaprosi. A tak, akurat już na pewno nie zaproszę. Asia, to nie tak, to jest dla nas informacja zwrotna, ale także na przykład jeżeli szukacie czegoś, czekajcie, dam ten link, jeżeli na przykład chcielibyście o czym zobaczyć webinar, też pomagam mnie osobiście planować, tak, gości i tematy, które poruszamy tak naprawdę na naszych webinarach, więc stąd taka ankieta, stąd takie pytanie, mam nadzieję, że dacie radę, 6 pytań, bardzo krótko, możecie to zrobić spokojnie sobie też po webinarze, ten link jest aktywny i jest dość prosty, bit.ly/ankieta mi.
nie wiem, czy duże litery akurat Beatle miało jakiekolwiek, miały jakiekolwiek znaczenie. I oczywiście tam jest rzeczywiście na początku imię i nazwisko, ale jak nie chcecie danych osobowych zdradzać, to też nie ma, nie przechowujemy nic, nie zbieramy mailów, nie robimy marketingu i to trzeba w ankiecie napisać, tak. Tylko po prostu chcemy od was feedback i taki feedback będziemy zbierać od was co tydzień. A później tak przy podsumowaniu te fajniejsze wypowiedzi to będziemy sobie wklejać w grudniu, tak przypominać i taki pomysł powstał. To też jest fajne. A to teraz już nie żyjemy rokiem szkolnym, tylko kalendarzowym? Chyba mnie ominęła taka zmiana. A czy, nie, my zawsze żyliśmy dwoma rokami, tak nazwijmy, tak? Czekaj, bo to chyba nie po polskiemu było. Natomiast sumujemy zawsze jednak rok. Prościej jest mi sumować rok kalendarzowy, jeżeli pamiętasz, w grudniu było takie podsumowanie, gdzie byli wymienieni wszyscy prelegenci. Było tego naprawdę dużo i bardzo dużo webinarów. Nie liczymy takich rzeczy, jak wydane certyfikaty, bo kto by to policzył, wiesz, ile to jest matematyki. Tak więc, jestem prostym polonistą. Więc dla mnie liczby są odległe dość. Koleżanka powiedziała kiedyś tak, jak trzeba było coś zrobić w Excelu do szkoły, oczywiście ona powiedziała, że właśnie jest humanistką, a ja właśnie powiedziałem, że humanista to jest taki człowiek, czyli polonista również, który właśnie zna się na wszystkim, potrafi wiele, łącznie z opanowaniem Excela. Ale w Excela akurat umiem. To nie, tak więc, widzisz, to i tak właśnie mówiłem. Tak więc słuchajcie, tak jak mówię, zapraszam was za tydzień na druk 3D. Jeżeli kto nie macie zupełnie pojęcia o tym, to warto przyjść, słuchajcie, posłuchajcie mnie i Łukasza. Łukasz pokaże profesjonalną drukarkę, ja wam pokażę taką drukarkę domową, bardzo prostą i notabene tanią. Popatrzymy na te wydruki 3D z dwóch różnych stron, czyli zastosowania w szkole, zastosowania ze starszymi, bo Łukasz pracuje w technikum, zastosowania z młodszymi. Będzie też wzmianka o e-twinningu, przy którym na przykład używałem drukarki i tak jak mówiłem, mamy już nagrodę na konkurs, szukamy jeszcze tylko pomysłu na to. Ja wam mogę coś wymyślić. Tak, no to fajnie. To może do nas dołączysz, wydrukujemy co tam, Łódź Kaliską, wydrukujemy dworzec na przykład. Łukasz drukuje jakieś obiekty. Teraz mamy Łódź Fabryczną, najpiękniejszy dworzec świata. No co ty? Łódź Kaliska to jest w remoncie akurat. A to na Fabrycznej zrobili ten dworzec Cezary Pazura tego roku. Tak. A to przepraszam, to mi się łodzie mi się pomyliły. Tak więc. Słuchajcie. Bardzo wam dziękujemy. Tak jak mówiłem, proszę was, wypełnijcie ankietę, jeżeli nie macie ochoty, kliknijcie, wyślij i link jest na końcu. Jak macie jakieś pytania czy coś, zapraszamy was. Grupa Zainspirowani na Facebooku, tam jesteśmy aktywni, można nas męczyć, ale tam też dzielimy się różnymi znaleziskami i innymi rzeczami. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Dobrej nocy, trzymajcie się.